przypominam, że tutaj ten pan Ugo Fano w 1961 roku no, przewidział ten rezonans, który teraz jest uniwersalnym, można powiedzieć, zjawiskiem kwantowo-mechanicznym. Co on rozważał? Mianowicie on rozważał jonizację gazów szlachetnych, w szczególności można tu przyjąć helu. No, hel w stanie podstawowym to jest 1S2. No i on bardzo, tam bombardowanie było bardzo wysokoenergetycznymi elektronami, ileś kilo elektronowoltów. No i te elektrony wtedy są wybijane z tego stanu 1S2 do jakiegoś stanu, gdzie mamy kontinuum w zasadzie stanu. Ale możemy oczywiście wybić jednocześnie dwa elektrony do takiego stanu quasi związanego. I pytanie było właśnie, jakie jest linia absorpcji autojonizacji, czy tego procesu zakłóconego albo poprzez oddziaływanie tych elektronów z tym zlokalizowanym stanie. No i on pokazywał taką, przez teraz już proste obliczenia kwantowo-mechaniczne, że ta krzywa będzie no, zmodyfikowana. Przede wszystkim będzie widać taki dołek w tej krzywej, taka asymetryczna będzie krzywa. No wiemy, że efekt Fano na przykład w oddziaływaniach elektron-fonon można spotkać w wielu układach. No ja tu pokażę, jak można ten efekt spotkać w kropce kwantowej. No przede wszystkim musimy mieć te dwa elementy, co u Fano było. Przede wszystkim kontinuum stanu, jakiś stan dyskretny. No i tutaj w kropce kwantowej, tak no, starałem się schematycznie to narysować, mamy oczywiście falę biegnącą przez nasz układ. No, w kropce kwantowej również ona ma no, troszeczkę inne rozmiary, ale jeśli, no, ponieważ tu są inne rozmiary kwantów kwantowych, to to elektrony o tej samej energii mogą mieć również inną symetrię. Ja powinienem to na tym samym poziomie namalować, no, ale oczywiście to nie byłoby czytelne. Stąd mamy właśnie ten kontinuum, bo te stany są kontinuum, jakieś lokalizujące układ, czyli warunki na spełnienie rezonansu Fano występują. No i tutaj przeprowadziliśmy obliczenia dla takiego modelowego układu. No to jest taki, nazwaliśmy układ z mostkiem, bo oczywiście mamy falę biegnącą, ale również elektron może zboczyć, zahaczyć o jakiś zlokalizowany stan, który ma spin. Tu jeszcze był efekt Kondo, bo jeden elektron ma spin, który biegnie, drugi elektron ma spin, no i będzie następowało przerzucanie, procesy no spin flip, tak w żargonie nazywam. No i tu jest pokazane porównanie eksperymentalnych danych z tej pracy, gdzie no, tu widać przewodnictwo od potencjału bramki, jak wygląda, dla różnych temperatur, a tu nasze modelowanie, wiele tych szczegółów jest widoczne, tu jakiś pik, tu asymetria między tymi dołkami i tak dalej, temperatura. Także rzeczywiście te procesy interferencyjne mogą wystąpić. No tutaj kolega Piotr Stefański z naszego instytutu badał również taki układ, że tak bocznie mamy doczepioną kropkę kwantową do takiego druta przewodzącego, jakie będą charakterystyki. No na przykład, jeśli będzie ona bardzo dobrze połączona, to będziemy mieli taki szeroki dołek związany właśnie z tą interferencją destrukcyjną, która no, tym efektem Fano. No jeśli będzie słabsze połączenie kropki z tym drutem, to będziemy mieli takie dwa dołki. No ostatnio pojawiła się praca Japończyków, którzy właśnie taki układ eksperymentalny wykonali. Tu widzicie Państwo, że jest pokazane, jak to temperaturowo wygląda. Tu na następnym rysunku ten układ ich eksperymentalny. Rzeczywiście oni mają drut, gdzie tu przypływają elektrony, ale z boku jest kropka kwantowa podłączona. Mogą oczywiście regulować te połączenie poprzez odpowiednie napięcie między właśnie w tym obszarze i pokazują to, co no, też w naszych teoretycznych rozważaniach były widoczne. Ten rysunek dodałem po wczorajszej wspomnieniu nazwisko Żurka, który rozważał problem dekoherencji. Mianowicie, co tutaj rozważaliśmy? Spotkaliśmy się z eksperymentem grupy z Hanoveru, które rozpatrywali kropkę kwantową. Jedyna różnica z poprzednim jest, że jej rozmiary są 10 razy większe, czyli to jest duża kropka kwantowa. I oni otrzymali no, takie serię no, takich dołków. No, oni wiedzieli, że mamy rezonans Fano, ale nie wiedzieli, dlaczego z jednej strony kropki te piki są tak położone, drugiej tak do środka. No tutaj nasza teoria właśnie pokazała, że rzeczywiście można znaleźć, jeśli się odpowiednio zastosuje model dużej kropki kwantowej i rezonans Fano włączy. A co to ma związek z pracami Żurka? Mianowicie Żurek rozważa
problem dekoherencji w małych układach. Jeśli mamy układ mały, a izolowany, to żadnej oczywiście dekoherencji nie będzie, bo w nieskończonych układach nie ma. Ale co się stanie w tych układach, na przykład w tych kropkach, jeśli dołączymy elektrodę, rezerwuar, to oczywiście dekoherencja się pojawi. I tu się pojawiają dwa rodzaje stanów. Stany, które oni nazywają pointers, no, a reguła, którą oni tutaj wybierają, to jest tak zwana Ein Selection. No, ja, dla mnie ta terminologia jest może inna, ale właśnie mamy ten problem, że niektóre stany się bardzo dobrze związą, będzie ten kanał bardzo dobrze przewodzący, a inne stany będą takie zlokalizowane, tak jak w efekcie Fano występują. Stąd no, to wszystko jednoczy się w jakąś całość. Inne problemy, które rozważamy, to są bardziej złożone. No, mieliśmy jedną kropkę kwantową i rozumiemy w tym koherentnym reżimie, ale problem jest, jak zachowują się dwie kropki kwantowe. No, wiadomo to, po co się robi, bo chcemy myśleć o stanach splątanych. No, jeśli one będą bardzo dobre, będzie połączenie między tymi kropkami, no to będą właśnie stany splątane. No, my tutaj używamy magnetycznego języka, bo jesteśmy magnetykami, tak wychowani jesteśmy w Poznaniu. I tu mamy właśnie ten singletowy stan, który się wytworzy przy słabym sprzężeniu z elektrodą. Ale może być inny na granicach, kiedy będzie bardzo silne sprzężenie z elektrodami, a tu słabe między kropkami. To wtedy powstaje tak zwany efekt Kondo, bo ta chmura elektronów, która jest w przewodniku, łączy się z tym zlokalizowanym elektronem na kropce kwantowej i tutaj powstaje jeden efekt Kondo i to drugi efekt Kondo, stąd to jest podwójny efekt Kondo. No jest ciekawe przejście fazowe, które tutaj można obserwować, to jest ciągłe przejście fazowe, nie ma jakiegoś skoku, ja może nadużyłem nawet słowa przejście fazowe, jest jakieś przejście od tej konfiguracji czy do tej konfiguracji, jakaś konkurencja, którą chcemy właśnie badać. Ale ja jeszcze chcę powiedzieć o mole elektronice i tutaj o pewnych zastosowaniach organicznych, molekularnych układów w elektronice. Bardzo dobre, właśnie tu są pokazane, że tak zwane OLEDy, taki no, żargon używamy, to znaczy Organic Light Emitting Devices, no, organiczne wyświetlacze. To nie jest aluzja do tego, co się dzieje pod Wrocławiem, że będzie fabryka LCD układów wyświetlaczy ciekłokrystalicznych robiona, ale Państwo widzą, gdzie one mają zastosowania. Tutaj w aparatach fotograficznych, w komórkach, ale również tu jest bardzo dobry przykład Seiko i Epson. Wyprodukował 40-calowy taki duży ekran. Specjalnie to jest zdjęcie zrobione z takiego kąta, bo jak ja tu popatrzę na ten mój układ, to ja nie widzę, bo Państwo wiedzą, że jak to wygląda. Druga wada tych układów jest, że one smużą. To znaczy jakby biegasz w bieg, to takie smugi pozostaną, czyli odświeżanie jest nie. Te układy mają lepsze być. Oczywiście te układy mają jakieś tam inne wady, które trzeba dopracować, także to są jakieś przyszłościowe układy. Ale to muszę, o, a tu jeszcze jeden układ, popatrzcie Państwo, jaki to jest cień, 2 mm grubości. To problem teraz już nawet powiesić na ścianę, bo to się zacznie nam giąć. Ale jak to też jest wykonywane? Przede wszystkim technologia jest znacznie tańsza, bo to jest po prostu atramentowe drukowanie. Nasze plujki, te nasze drukarki, które mamy, właśnie mogą być używane. No, trzeba mieć oczywiście trzy pojemniki, czerwony, zielony i niebieski, żeby no, kolory wszystkie dostać. No, na odpowiednio spreparowanym podłożu, no, oczywiście podkład jest bardzo istotny, no, bo każdą komórkę trzeba zaadresować odpowiednim prądem, żeby odpowiednio intensywnie świeciła. I to właśnie tak drukujemy. Bardzo proste i ten przykład, który był 40-calowy, to był właśnie wykonany tą techniką. Inna metoda, która chyba jest zbliżona, to jest metoda miękkiej fotolitografii, gdzie wykonujemy pieczątki z jakiegoś materiału organicznego. Później bierzemy tą pieczątkę, pach, 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 produkujemy, a tym roztworem, który są, to są właśnie molekuły pojedyncze, tak zwane warstwy Thioli, to właśnie molekuły, które muszą być zakończone odpowiednią grupą końcową, która będzie się łączyła do warstwy złota, bo chcemy na jakiej warstwie złota to położyć. No i oczywiście możemy tutaj, po to jest pieczątka odpowiednio ukształtowana, żebyśmy wzorek, który chcemy, czy układ scalony, który chcemy produkować, tu jest pokazane, jakby to wyglądało. No, takie owałka, jak w drukarni jest, no, każda gospodyni ma taki wałek z różnymi polimerami, jakąś folią, folią metaliczną, folią niemetaliczną. I tutaj jakbyśmy mieli na wałku nakreśloną strukturę naszych tranzystorów,
to oczywiście nie jest nanoskala, ale bardzo tani układ, sposób wytwarzania. Druga rzecz, która jest bezsprzecznie bardzo korzystna, że to jest elastyczne i tak dalej, i tak dalej. No dobra, ale tutaj przejdźmy troszeczkę do fizyki i czy można zbudować układy elektroniczne. Pierwszy projekt teoretycznie myślowy powstał przez Wiramy i Ratnera w 1974 roku, dawno, dawno temu, który proponował zastosowanie molekuł donora i akceptora połączonych jakimś mostkiem. Tu jest molekuła TTF, tutaj jest molekuła TCNQ połączona mostkiem. No, ten układ jest bardzo łatwo wzbudzić do stanu wzbudzonego, no, kiedy mamy neutralną i akceptor i donor neutralny do stanu wzbudzonego i przenieść elektron po prostu z tej molekuły na drugim. Stąd używając odpowiedniego przyłożonego napięcia możemy widzieć przepływ elektronów. Problem jest, moim zdaniem, jest, że to jest nieelastyczne tulenowanie. Nieelastyczne, czy gdzieś ta energia musi pójść. Czy ten układ by się strasznie grzał. Ale praca ta wywołała dużo, na tyle dużo zamieszania, albo zamieszania, złe słowa, przepraszam, na tyle wzbudziła zainteresowanie, że teraz już mamy lepsze układy, które mogą służyć jako właśnie te diody prostownicze. No, problemy, jakie można przewidywać w mol elektronice, są przede wszystkim, jakie druty, kontakty pobudować, jakie elektrody pobudować. Drugi problem, jak przyłączyć te molekuły do elektrod. Jak Państwo widzieli na projekcie Avirama, on nie myślał, jak przyłączyć. No, jakieś elektrody weźmiemy i będziemy mierzyć. Jak przykleić tą molekułę do elektrod? To też jest problem technologiczny. Ja Państwu pokażę, że są projekty, jak to robić, ale no, według mnie nie jeszcze za dużo. No, to, co najmniejszy problem jest, to mamy już bardzo dużo projektów molekularnych, diod, przełączników, pamięci, elementów logicznych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tych projektów jest dużo, no, ale są, jak to połączyć, jak to budzić. No tu jest z pracy Marka Rida pokazane, jakie molekuły mogły być użyte jako druty, jako elektrody. No, w większości to są jakieś układy polimerowe. Państwo widzą jakieś tu podwójne wiązania i tak dalej, które mogą działać jakoś. Inny przykład, no, czy na pewno to są przewodniki. Zaraz Państwu wyjaśnię dlaczego. Tutaj są następne właśnie te przewodzące polimery, poliacetylen, na którym pracowaliśmy również w naszym instytucie. Problem jest, że nawet z tym poliacetylenem, że on jest przewodzący, kiedy się go domieszkuje dosyć sporo. Ponadto, żeby przewodził, to podwójne wiązanie musi być łamane, czy to jest przewodnictwo polaronowo-solitonowe, czyli dosyć skomplikowane. Pokazuję tutaj porównanie ruchliwości w elektronach, elektronów w krzemie i w organicznych przewodnikach. W krzemie jest bardzo duża, 300-900 w tych jednostkach centymetr na kwadrat na volt sekundę, a w amorficznym już tylko jeden, w organicznych większości nawet mniej niż jeden. I to jest właśnie problem. Jedyne rozwiązanie, to co mówiła pani profesor Ciper, mogą być nanorurki, które rzeczywiście są metaliczne i mogą służyć. No jak przykleić, tu jest pokazana jedna z metod, wytworzenie warstw Longmira-Blodgett. To jest właśnie te tiole. Tu w tiolach to po prostu ten wodór się odrywa. To jest bardzo dobre, silne wiązanie kowalentne. No problem jest tutaj przewodnictwa przez tą siarkę, która no, nie jest najlepszą przewodnicą. Te wiązania raczej są słabe, słabe wiązanie van der Waalsa, wysokooporowe złącze, mało stabilne, to jest stabilne chemiczne. No jak pomierzyć, tutaj są jedne złącze, mi się to podoba, bo to jest złącze łamane, bardzo prymitywna metoda, złamiemy drut, później możemy bardzo dobrze sterować tym złamaniem. Tutaj w środek właśnie te molekuły z tiole na przykład włożyć i tak dalej. Także to można jeden sposób. Tu jest pokazany eksperyment wykonany bardzo solidnie i bardzo uczciwie pokazany przez grupę Skarsluhe. Dlaczego? Bo Państwo widzą, jaka ta to jest kilka krzywych nałożonych pomiarów po jakimś czasie. Widzimy, jak to mało powtarzalny układ jest nadal. Także tutaj jest jeden z problemów, który tu występuje. Następny problem jest oczywiście wysokich prądów, które tu płyną. A co z tym jest związane? Jest migracja atomów złota. Bo tutaj elektrody są złote. Jeśli te ciężkie atomy złota są bombardowane przez miliony elektronów albo przez wiele elektronów, atomy odrywane są i wędrują, psując nam nasz kontakt. No tutaj jeszcze
przykład przełączania światłem, molekuła magnetyczna możemy badać. No, może być przełączanie prądem, jeśli mały prąd jest to molekułę, w większości tych molekuły są płaskie, ustawione, tak jak tutaj jest pokazane, ale jeśli będziemy mieli większy prąd, no to może jedna z tam molekuł, która jest troszeczkę asymetryczna, być przekręcona i zmienić się własności układu. I tutaj no, musimy troszeczkę z chemikami podyskutować, jak to jest budowane. I tu jest pokazane, że musimy zrozumieć, jak chociażby molekuła benzenu jest zbudowana. Przede wszystkim mamy dwa rodzaje wiązań, wiązania typu sigma, które budują szkielet, ale te wiązania są głęboko i dla elektrycznych własności są nieistotne, ale dla stabilności molekuły tak. Później są wiązania zdelokalizowane, wiązania typu pi, bo te główki powinienem rysować trochę większe, że one się przykrywają i tu elektrony mogą swobodnie przewodzić. No i tutaj jest zadanie domowe, jak po każdym wykładzie. Znając tą strukturę elektronową, o którą mówiłem, że są wiązania typu sigma i pi, proszę wyjaśnić, który z elementów lepiej przewodzi elektron, A czy B, ten czy ten, co chwilę temu pokazywałem. Wykorzystaj informacje o strukturze elektronowej orbitali molekularnych. Jak Państwo sądzą, ten układ czy ten układ lepiej są? Tu chemik siedzi, to tam nie powinien zabierać głosu. Także tutaj już pierwsze takie oszacowanie nam pokazują jak. No i tutaj krótkie podsumowanie. Przede wszystkim na obecnym etapie kropki kwantowe są bardzo dobrze kontrolowane. Płynna zmiana przewodności, nawet możemy charakter przewodnictwa zmieniać. Od jednoelektronowego tunelowania do koherentnego tunelowania. Nowe perspektywy dla układów wielu kropek z koherentnie sprężonych. Ta dziedzina się rozwija i tu jest no, wiele projektów, które no, te kubity chcą zbudować na takich układach. No, fizyka czy molelektronika, no, fizyka jest zbliżona, ale niestety nie możemy wielu parametrów naszych molekuł tak swobodnie regulować jak naszych kropek kwantowych. No ale oczywiście tu jeszcze mamy wiele problemów do rozwiązania, chociażby technologicznych. Jak przyłączyć te molekuły, jak druty wyprodukować i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, pytania i komentarze, bardzo proszę. Ja właśnie pytanie co do tego podsumowania. Płynna zmiana, o, zgasło już. A mi się zdaje, że to jest zjawisko kwantowe, to ta zmiana taka całkiem płynna nie jest, prawda, tylko skokowa. Ja myślę, że te kontakty na przykład, wiele elementów możemy płynnie zmieniać. Liczby elektronów możemy zmieniać. Oczywiście no, elektrony są skwantowane, no ale możemy regulować. Druga, te połączenie kropki z elektrodami. Możemy dosyć perfekcyjnie. Chodziło o to, że zjawisko kwantowe i o płynnej zmianie to nie. A nie, no to ja się zgadzam. No, ja mówię, że układ zmienia się. Jest to dziedzina niewiele fascynująca ze względu na zastosowania, ale chciałbym swoim pytaniem zacząć troszkę niepokoju. Bo tak, wiadomo, że w powietrzu błąka się duża ilość jonów dodatnich i ujemnych, jest promieniowanie kosmiczne, są źródła naturalne. I co będzie, jeśli taka cząstka jonizująca trafi w urządzenie przełączane jednym elektronem? Czy jaka jest stopień niezawodności takich urządzeń, odporności na tego typu bombardowanie, nazwijmy? Ja tu celowo wzbudziłem ten niepokój, bo... Ale się okazuje, nawet na tych układach molekularnych, gdzie mierzono prąd dla pojedynczej molekuły, okazuje się, że jeśli nie będziemy stosować wysokich napięć albo wysokich prądów, to nie ma tej migracji, na przykład jak mówiłem o migracji atomów złota. Jest jakaś progowa wartość prądu, która psuje nam ten kontakt. Także to nie jest aż tak drastyczne. Także to ja bym no, był tak półoptymistą. Ja pokazywałem wiele tutaj problemów, jakie występują, ale ludzie już zaczynają rozumieć po iluś latach wątpliwości, bo ja tu pokazywałem jeden z lepszych eksperymentów solidniejszych, który to robił. Coraz więcej rozumiemy, co się tam dzieje w tych złączach i aż tak drastycznie to nie jest. Nie mówię, że fizyk może zastosować tą negatywną wersję, jak pokazywałem na przykładzie
pamięci typu flash, że można te upływności również wykorzystać. Także no, czemu nie, ale zgadzam się z tobą. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Moje pytanie jest takie. Jakich materiałów użyto do budowy tranzystorów, tych na kropkach kwantowych, i jakie osiągnięto szybkości pracy tych tranzystorów? Na tych kropkach kwantowych to są głównie heterostruktury arsenku galu. A szybkość pracy, ja jestem teoretykiem. W każdym bądź razie, jeśli, jak dobrze pamiętam, one są, ponieważ to są półprzewodnikowe, to są znacznie lepsze niż te tradycyjne. Także te... To są fascynujące oczywiście perspektywy zarówno dla kropek kwantowych, jak i dla elektroniki nuklearnej. Z pewnością tam jest wiele problemów, ale ja wiem, że z punktu widzenia teoretycznego pięknie wiele rzeczy się liczy. Doświadczalnie sprawa wygląda o wiele gorzej. I na przykład gdyby pan profesor zechciał skomentować no, to, co oczywiście doskonale wiemy w różnych dyskusjach, na przykład jakiego typu są szumy, jakiego typu są problemy, które powstają na przykład na złączach, o czym tu była mowa. Właściwie iniekcja nośników w przypadku molekularnej elektroniki jest właściwie kluczowym problemem rozwiązania i w ogóle kontakt dotyczący tego, jak to tam wygląda. Szumy na przykład w przypadku kropek kwantowych i te kwestie, które są normalnie zwykle przez teoretyków pomijane, które pojawiają się w doświadczeniu. Czy można by było krótki komentarz na ten temat powiedzieć? My również analizowaliśmy szumy w tych jednoelektronowych układach kropek kwantowych, ale my analizowaliśmy szumy pod kątem szumu Schottkiego, czyli szumu wywołanego, który jest tylko w niskich temperaturach. W wysokich temperaturach oczywiście będą również szumy. Niestety nie mam pojęcia, jak to szumy zabijają. W każdym razie, tak jak prezentowałem, nie mam żadnych raportów, które przeszkadzałyby szumom termicznym, które są w wysokich temperaturach. A mówiłem o szumach, że studiowaliśmy te szumy, żeby pokazać, jakie są korelacje elektronowe, żeby na przykład splątanie badać, czy te efekty korelacji, jak jeden elektron przepływa i drugi elektron przepływa, jakie są. To są po prostu nowe informacje o korelacjach elektronowych w naszych układach i takie rzeczy. My prowadziliśmy no, też we współpracy po części z eksperymentatorami, ale no, nie znam po prostu danych z literatury, czy ktoś w ogóle mierzył na tych kropkach kwantowych w zastosowaniach. Także że po prostu nie wiem dokładnie. Dziękuję bardzo. Ja rozumiem, że to są rzeczy, które są w trakcie tworzenia ciągle i trudno jest pewnie powiedzieć, która z tych koncepcji weźmie górę. No, jeśli chodzi o kropki kwantowe, to są one w fazie takiego dojrzałego rozwoju już pewnie, te molekularne mniej, ale czy pokusiłby się pan o zgadywanie, który z tych kierunków może w przyszłości być bardziej obiecujący? No, tańsze są pewnie te molekularne. Ja myślę, że fizyk zawsze ma pokorę, że za ileś lat doświadczenie pokaże. To jest pierwsza odpowiedź taka wymijająca. Drugie, ja pracuję na pograniczu, bo ja zajmuję się jednymi i drugimi układami. To ja od wielu lat. I ja nie widzę konfliktu żadnego. Po prostu układy, też nie widzę konfliktu z chemikami, bo my współpracowałem z chemikami. Także to jest multidyscyplinarność. To jest jedne. Oczywiście pojedyncze molekuły są mniejsze, stąd trudności są znacznie większe technologicznie, bo jak przyłączę, jak to była dyskusja, pojedynczą molekułę, stabilność tego układu i tak dalej, i tak dalej. Jedynie w tym widzę różnicę. Jak my będziemy schodzili z pojedynczymi atomami również, no to dostaniemy jakąś granulkę, która dla mnie teoretyka, ja często na konferencjach występuję, molekularnych z tą samą pracą, trochę zmodyfikowaną na kropkach kwantowych, bo modelowo, fizycznie to prawie, że są te same układy. I chemiczne również my stosujemy metody chemiczne, które chcielibyśmy tutaj zastosować, no, obliczając strukturę elektronową tych pojedynczych molekuł. Te same problemy transportowe rozważam, także ja nie widzę sprzeczności fizycznej. Musimy poczekać jeszcze na to, żeby zobaczyć, czy któryś kierunek będzie dominujący. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, na tym zamknąłbym tę część naszej sesji.